Witam wszystkich bardzo serdecznie, jeżeli chodzi o moich wsporników cudownych, najcudowniejszych na świecie. Ja jestem oczywiście Xizer, dans w kolejnym odcinku z reagowaniem, moi drodzy, na muzyczki. A dzisiaj pewnie od twórcy, którego wy nie znacie, ja znam bardzo dobrze, czyli Finiasa. Jakby ktoś nie wiedział, to jest w sumie brat Billie Eilish ogólnie, żeby robić tak w skrócie. Lubię bardzo jego muzyczki, tym bardziej, że mój gust muzyczny naprawdę jest różnojaki, czyli różny metal, różny rock, różne popowe jakieś muzyczki, różne takie pierdółki, jakieś kurcze itp. itd. Także miałem to zareagować jakiś czas temu, bo 4 dni wyszło to już temu, ale dzisiaj znajduję sobie chociaż chwilkę, już ustawiłem kamerkę, widzi się, kurczę, już nie gubi aż tak bardzo, także bardzo fajnie. No i sobie zareagujemy na ten cały teledysk tutaj, fistaszka, jak ja go nazywam. I zobaczymy tutaj, jak piosenka się prezentuje, bo jeszcze go nie słuchałem, a bardzo lubię nut od Finiasa ogólnie, rzecz biorąc, mega, mega fajny tworzy content dla mnie. Także zobaczmy, co my tutaj ogólnie, moi mili, mamy. Oczywiście pamiętajcie, żeby dać znać w komentarzach, jak chcecie, żebym zareagował na jakąś nutę od was, tylko proszę nie polskie, dziękuję. Dobra, let's go, let us see what we have here, broski. What we have here, bro. Okej, taki vibe muzyczny całkiem ciekawy, póki co, nie powiem. Okej, ten lepszy ciekawy. Okej. Napisy puścić. Boże, przepraszam. Proszę bardzo, moi drodzy. O, po polsku. Dobra, macie po polskiemu, to ja rozumiem w miarę po angielsku. Mówię, jak będzie po polsku tu przez co? Dla kontentu, moi drodzy. Sumanie, ale polskie napisy, kurczę, tutaj nie wyrabiają, bo już nie wyrabiają. Siedzi średnio ogólnie póki co, powiem tak. Teledysk jest dobry, to jest śmieszny, bo no. Okej, broski, fistaszku. Crush on the new teacher. Wave as soon as you see her from the bleachers. No już? No kurde, powiem wam, szczerze mówiąc, ogólnie rzecz biorąc, liczyłem na coś lepiej. Ogólnie to mi się mniej podoba niż ostatnio oceniane przez nas ogólnie rzecz biorący Dancing in the Flames od The Weeknd.
Fistaszek ma o wiele więcej, kurczę, lepszy knut niż to definitywnie. To mi się totalnie średnio podoba, mega średniak. Zważając na to, że nie damy ocen, damy, no, właśnie, nie wiem jak w ostatnim odcinku, czy ja dawałem ocenę, czy nie, ale będziemy dawać oceny, moi drodzy, moje osobiste, możecie w komentarzach też dać, spórnicy moi cudowni. Ja szczerze do tutaj ocenę, myślę, że, kurczę, tak, no nie siedzi mi, 2,5 powiedzmy na 10, średnio, The Weeknd mi się bardziej podobało, The Weeknd tak szósteczka, kurczę, w miarę nawet, a tutaj średnio, Fistaszek ma o wiele lepsze, kurczę, nuty, o na przykład, kurczę, nawet albumu Optimist, kurczę, Kids All Dying, albo Medieval na przykład jest zajebistą nutą od niego, a tutaj ten vibe jakiś jest taki dziwny, powiem wam szczerze, dajcie znać, co wy sądzicie oczywiście i dajcie propozycje w komentarzach, jeżeli chcecie, moi cudowni wspornicy, no i co, widzimy się na kolejnych odcinkach, jeżeli chodzi o tutaj ocenianie nut. Jak jakieś nowe wyjdą, chyba że dacie jakieś, kurczę, żebym ja tutaj wprost, tutaj wiecie, dał znać, także albo z Linkin Park jakichś moich zajebistych, o tak, na przykład. Także trzymajcie się, do następnego, moi drodzy, pa pa!